Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym dniu rekolekcji chcemy się pochylić nad tematem wiary. I można śmiało powiedzieć, analizując chociażby ostatnie kilka lat, kryzys wiary. Zjawisko kryzysu wiary, które występuje dzisiaj, na nie patrzymy, ale nie będziemy o tym mówić ogólnie, bo wtedy można byłoby i trzeba powiedzieć o takich zewnętrznych kryteriach tego kryzysu, co się dzieje na zewnątrz, co ma wpływ od strony zewnętrznej na to, że wiara w nas słabnie, odchodzimy od tradycji chrześcijańskiej, od Bożych przykazań, chrześcijańskiej moralności i żyjemy tak, jakby Pana Boga nie było. Obserwujemy to dzisiaj coraz więcej ludzi, żyje i chce tak żyć, jakby Pana Boga nie było, żeby Pan Bóg nie wyznaczał im żadnych norm, żeby Pan Bóg ich, jak czasami mówią, nie ograniczał, jakoś nawet zniewalał, do czegoś zmuszał. Chcą żyć według swoich zasad. Wszystko to bardzo często pięknymi hasłami wolności i tolerancji okraszając. Oczywiście doświadczamy wszyscy, nie tylko księża, widzą to przecież naocznie. Wy też tutaj, którzy przychodzicie do kościoła i trwacie w wierze, chcecie w niej wytrwać. Że jeszcze kilka lat temu, a już na pewno kilkanaście, pewnie te wszystkie ławki na rekolekcjach byłyby zajęte, i w niedzielę więcej chodziło ludzi do kościoła. Nie ma ich. Stracili wiarę. Co było tego przyczyną, co mogło być? Wszyscy wskazujemy, czy wielu wskazuje na COVID, ale to tylko po części jest prawda. COVID-em się wszystkiego nie wytłumaczy. Tak jak tylko po części
choć bolesna jest prawda tych różnych afer, różnych skandali też moralnych z udziałem duchownych, to jest bolesne, to jest smutne i przykre, przykre dla nas zwłaszcza i jakoś szczególnie boli i dotyka, to jednak nie jest cała odpowiedź na to stratę wiary. Na to, że ludzie tak bardzo się, tak łatwo od Boga odwrócili, odwracają, dyspensują się od Bożych przykazań, od tej tradycji świętej, że ludzie nie potrafią dostrzec w wierze, która przecież jest darem Pana Boga i wszyscy ją otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, jakiegoś wielkiej wartości, jakiegoś skarbu. Bo jak nie patrzeć na wiarę w kategorii wielkiego skarbu i wartości, jeżeli na przestrzeni 2000 lat wciąż byli tacy i są i będą i dzisiaj też, którzy są gotowi oddać za wiarę swoje życie. Wiesz, to nie może być fikcja. Ja czasem sobie takie pytanie zadaję. Zwłaszcza wtedy, kiedy w Kościele obchodzimy co większych męczenników, a ich jest bardzo wielu. Jest na pewno ich więcej niż tylko ci ogłoszeni przez Kościół. Pytam wtedy siebie i to jest odpowiedź na pytanie, jaką ja mam wiarę w tym momencie. Czy gdyby dzisiaj ktoś, Pan Jezus, zażądał ode mnie oddania życia za wiarę, czy bym nie stchórzył, nie uciekł, nie zdezerterował, tylko z radością je oddał dla sprawy? I wtedy się okazuje, że wciąż jestem jakby na początku drogi do Boga. Wiara jest na pewno też, tak ją możemy określić, drogą do Boga. Chcemy się dzisiaj zastanowić nad tym, co ja mogę zrobić, co powinienem zrobić, co powinnam zrobić, żeby w tej świętej wierze moich ojców, świętej katolickiej wierze wytrwać, żeby się jej nie wstydzić wyznawać, żeby dawać świadectwo, mimo tego, że dzisiaj coraz trudniej to świadectwo publicznie składać. Czasem trudno też i w naszych domach, o czym za chwilę będę mówić. Dzisiaj w Polsce potrzeba ludzi głębokiej wiary, uczył nas przed laty święty Jan Paweł II. Człowiek głębokiej wiary. Dzisiaj w Polsce potrzeba ludzi głębokiej wiary i prawego sumienia. Ludzi ukształtowanych na Ewangelii i społecznej nauce Kościoła. Ludzi, dla których sprawy boskie są sprawami najważniejszymi. Ludzi, którzy posiadają umiejętności, umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z Bożymi przykazaniami i Ewangelią. Jakby się do tego dostosować, każdy miał, to musi niestety z przykrością przyznać, że nie zawsze z tą naszą wiarą jest dobrze, że jeżeli chodzi o to, że potrzeba ludzi głębokiej wiary, to tak, owszem, tylko że ciągle muszę tę wiarę pogłębiać, żeby jej nie stracić, żeby jej zbyt łatwo nie utracić, żeby jej wreszcie nie sprzedać za parę srebrników. Bo jak śpiewał Andrzej Krzywy, lider zespołu Demono, wszystko jest na sprzedaż, sprzedajemy też naszą wiarę.
Panie, przymnóż nam wiary, wołają apostołowie. Co to znaczy, że oni się modlą o to, żeby Pan Bóg im wiarę pomnożył? I my się, bracia i siostry, musimy modlić i często, i wytrwale o to, żeby być ludźmi głębokiej wiary. Panie, przymnóż nam wiary. Tak blisko byli Jezusa, tyle cudów widzieli. Uzdrowienia, nawet wskrzeszenia. I dalej ich wiara słaba. Tak jak moja. Ile lat już jestem katolikiem, przychodzę do kościoła. Ja wciąż potrzebuję tej modlitwy apostołów. Panie, przymnóż nam wiary. Zarać memu niedowiarstwu, bo nieskore jest wciąż nasze serce do wierzenia. Nieskore. Tylu autorytetom jesteśmy w stanie zawierzyć. Pseudoautorytetom. Bez refleksji czasem. A Pana Boga posłuchać ciągle trudno. Panie Jezu, przymnóż nam wiary, zarać naszemu niedowiarstwu. Czy modlę się codziennie o moją wiarę, wiarę moją, wiarę moich dzieci? Może one też się pogubiły. Może się o nie martwię. Co z nimi będzie? Zeszły z drogi Bożych przykazań. Zeszły z drogi, która wiodła do kościoła ich kiedyś. Dzisiaj już do kościoła nie przychodzą. Modlić się za siebie, za swoje dzieci, za swoich bliskich, za moich przyjaciół, za tych, którzy już przestali chodzić do kościoła, których wiara osłabła. To jest zadanie moje. Łatwo byłoby powiedzieć i potępić. Ich wybór, niech sobie robią jak chcą. Jeszcze zobaczą, Pan Bóg to wszystko im wynagrodzi. Jeszcze się będę wynosić, pysznić, bo i tak czasem robię. To nie jest postawa Boża. To nie jest postawa Jezusowa. Pan Bóg pragnie, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc moje bycie i staranie się o głęboką wiarę to jest taka wiara, która rodzi konkretne czyny. Czyny miłości, czyny miłosierdzia, sprawiedliwości społecznej. Uczynki, konkretne uczynki, za które mogę dzisiaj być wyśmiany czy wyszydzony nawet przez swoich bliskich, ale które są niezbędne, żeby ich znowu przyciągnąć do Chrystusa. Ja muszę być głębokiej wiary. To jest zadanie dla Ciebie i dla mnie. Głębokiej wiary. I świadkiem dzisiaj potrzeba, żebym był wiary, nie nauczycielem. Bo pouczać, mówić, czasami mówimy, tyle lat już mówimy, zwracamy uwagę, proszę księdza, tyle lat mówię temu mojemu chłopu, żeby on poszedł do spowiedzi, on się chyba już 30 lat nie spowiadał i nic. Co teraz? Jeszcze raz mu powiedz. I ty nie przestań chodzić do spowiedzi i do kościoła. Bo to jest równie ważne niż to, że mu powiesz, czy nie powiesz. On doskonale wie, przez te wszystkie lata, że gdzieś zawalił. Może brakuje mu odwagi, ale potrzebuje Twojego świadectwa. Nawet jak będzie się śmiał z tego, że ciągle latasz do kościoła. Jezus nam wierzę przewozi i ją wydoskonala, powie autor listu do Hebrajczyków. No to gdzie lepiej, do jakiej innej, lepszej szkoły można trafić, jak nie tutaj do Jezusa. Patrzmy na Jezusa, który nam wierzę przewodzi i nam ją udoskonala. Jeżeli chcę być głębszej wiary, muszę patrzeć na Jezusa. Gdzie popatrzeć na Jezusa najlepiej? W kościele na Eucharystii? Na ten cud wspaniały? Bo rzeczywiście obecny jest Jezus pod postacią chleba i wina. Tu mogę patrzeć. Kiedy patrzę na tą chosję, patrzę na Boga. Moje przychodzenie do kościoła to okazja, żeby się zapatrzeć w Jezusa.
w Jego miłość, boskość, miłosierdzie, w tej hostii białej. Mówi Pan Jezus do świętej siostry Faustyny, bije miłosierne moje serce. Adoracja. Czy w tym całym zabieganiu mam chociaż na chwilę czas, żeby wstąpić i popatrzeć na Jezusa, bo konieczne jest to moje spotkanie z Jezusem, bo On w tej wierze mi przewodzi i ją udoskonala, wydoskonala. Błogosławiony Carlo Acutis, młody chłopiec, 15-letni, niedawno, kilka lat temu przez papieża Franciszka błogosławiony, 15-letni, umierający na nowotwór krwi. Często chodził do kościoła codziennie na mszę świętą, sobie nie wyobrażał dnia bez mszy świętej. Nazywał ją autostradą do nieba. Wszystkim o tym opowiadał, wszystkim mówił, zachęcał, że przychodzili do kościoła, ale też wyczuwał, że brakuje nam wiary, rzeczywistą obecność Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Bo gdybyśmy to wiedzieli, tak mówił on, gdyby ludzie w to wierzyli naprawdę, to tyle ludzi chodziłoby do kościoła, że służby porządkowe musiałyby sterować porządkiem, pilnować porządku. Jego matka teraz w Stanach Zjednoczonych, w stanie badania też tam zrobili, wśród katolików 50% nie wierzy w obecność, rzeczywistą obecność Pana Jezusa pod postacią chleba w Eucharystii. Robi taką kampanię, nakręca film o cudach. On też robił to, błogosławiony jej syn. Propagował te cuda eucharystyczne, które są w świecie. 130 kilka ich było, 70 cudów eucharystycznych przez Kościół potwierdzonych. W Polsce dwa były w Sokółce i w Legnicy, ten w Sokółce potwierdzony. Wszędzie jest podobnie. Hostia, tkanka serca, wino, krew, grupy zazwyczaj AB. Co jeszcze Pan Jezus? Chciałbym się powiedzieć, Panie Jezus, co trzeba jeszcze zrobić? Co Ty jeszcze musisz zrobić? Żebyśmy uwierzyli w Twoją miłość, Twoje miłosierdzie, żebyśmy Tobie uwierzyli, byli głęboko wierzącymi ludźmi. Ty jesteś tak blisko, tyle cudów dokonasz podczas każdej Eucharystii, taki cud dokonuje się. Jesteś wśród nas obecny, dajesz nam siebie na pokarm. W swoim słowie do nas mówisz. I te cuda jeszcze eucharystyczne. Warto o tym poczytać. Ale może wam jest niepotrzebne to, bo tu jesteście dzisiaj na Eucharystię przyszliście. Do Jezusa. Umocnić swoją wiarę, bo rekolekcje są po to. I bardzo dobrze. Dziękuję wam za to świadectwo. A wielu ludzi takiego świadectwa też potrzebuje. Dlatego ten film powstaje właśnie o tym. Jezus nam wierzę przewodzi ją wydoskonala. Patrzmy na Jezusa. Patrzmy na Jezusa i słuchajmy Jezusa, bo wiara się rodzi ze słuchania. Z tym, co się słucha, jest Boże Słowo, żywe Słowo i skuteczne jest. Kiedy Pan Bóg do nas mówi przez Pismo Święte, czy ja Pismo Święte czytam, czy ten bestseller, bezwarunkowy bestseller, nie ma żadnej książki, która by została przeczytana, przetłumaczona na tyle języków jak Biblia. Może u mnie jest tylko na półce. Czy ja sięgam po nią codziennie, chociaż jeden werset dziennie. Proszę was o to i błagam, codziennie jeden werset dla twojej wiary, żebyś wytrwał w wierze do końca. Chociaż jeden werset. Tak prosi święty Hieronim, który mówił, niech nie będzie dnia w moim życiu bez przeczytania chociażby jednej linijki Pisma Świętego. Ten sam święty też powiedział mocniej, nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa. Jak dam świadectwo o Jezusie, jaka będzie ta moja wiara głęboka, w cudzysłowie w Jezusa, którego nie znam? Czyż nie tylko fasadowa i powierzchowna, może jeszcze czasem tradycyjna. Wiara się rodzi ze słuchania. Kościół uczy, że wtedy,
kiedy jesteśmy na mszy świętej, kapłan odczytuje Ewangelię. Chrystus do mnie mówi. Chrystus do nas mówi. Stąd ten szacunek, postawa stojąca. Nie dlatego, że ksiądz ładnie czyta, jest wysoki, żeby lepiej usłyszeć, tylko dlatego, że Jezus do mnie mówi. W Eucharystii przychodzi Jezus, mówi do mnie. Kiedy byłem ministrantem jeszcze, przez wiele lat, mój tata świętej pamięci czasem, kiedy wracaliśmy z kościoła, pytał nas z siostrą, o czym była Ewangelia. Nie chwaląc się, wiedziałem często. Mam dobrą pamięć może, miałem, bo teraz już nie mam. Ale były takie sytuacje, kiedy nie potrafiłem na to pytanie odpowiedzieć. Myślałem i nie wiedziałem, o czym była Ewangelia. I wtedy było mi zawsze głupio i wstyd. Bo byłem tak blisko księdza, czytałem czytanie, lekcję pierwszą, drugie czytanie. Zawsze było mi głupio i wstyd i podejmowałem postanowienie takie, żeby następnym razem, kiedy będę czytał z szacunkiem Boże Słowo, większym szacunkiem będę je czytał i będę chciał je zapamiętać. Zapytaj siebie czasem, kiedy wyjdziesz ze kościoła, domu wieczorem, o czym była Ewangelia. I staraj się te słowa rozważyć. Po tym słowie Jezus chciał tobie coś ważnego powiedzieć. Nawet jeżeli ona wydaje się dla nas jakaś odległa, jakaś nie dzisiejsza Ewangelia, to jednak jest żywa, zawsze aktualna. Jeżeli tylko się otworzę na Boże Słowo, zawsze przyniesie jakiś owoc w moim życiu. Muszę więc być uważny, bo to jest warunek, żeby ta wiara się rodziła na nowo wciąż, żeby nie osłabła, żebym był człowiekiem głębokiej wiary. Wiara bez uczynków jest martwa, mówi święty Jakub w swoim liście. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę moją z uczynków. Wiara bez uczynków jest martwa. I Pan Jezus mówi o budowaniu na skalę też. Warto zapamiętać w tym kontekście słuchania Bożego Słowa, umacniania swojej wiary. Jeżeli ktoś słucha słów moich, a ich nie wypełnia, to tak jakby dom zbudował na piasku. Co z tego, że on może być piękny? To jest tylko na chwilę, to jest tylko na jakiś czas. To się wszystko zawali. Prędzej czy później się zawali. Jeżeli ktoś słucha moich słów i je wypełnia, to tak jakby budował na skalę. A tą skałą jest Jezus Chrystus. Tak starajmy się słuchać z uwagą i otwierać na Boże Słowo, ale przede wszystkim je wypełniać. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, powie Chrystus. Tak niech wasze światło przed ludźmi świeci, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Muszą widzieć te dobre czyny w nas, wasze dzieci, wnuki, które powoli odchodzą od kościoła, może już dawno odeszły, za których się martwicie, codziennie modlicie. Oni potrzebują tego przykładu. Chociaż teraz, jak już mówiłem, wspomniałem tutaj, mogą się z tego naigrywać, mogą z tego kpić, ale potrzebują tego świadectwa głębokiej wiary. Głębokiej wiary. Dzisiaj jak nigdy dotąd świat potrzebuje świadków wiary. Potrzebuje świadectwa twojej wiary. Mąż, ojciec, córka, matka, wnuk, wnuczka, syn. Twojego świadectwa. Dlatego ważne jest, żeby być człowiekiem głębokiej wiary. Niech więc Chrystus nam tej wiary przymnaża. A my starajmy się robić wszystko, żeby to się dokonywało w naszych sercach. Dlatego bądźmy otwarci na Boże Słowo, bądźmy otwarci na Eucharystię,
często w niej uczestniczmy, bo te praktyki, bo to spotkanie z Jezusem i Jego słuchanie zawsze zrodzi w nas głębszą wiarę. Dzisiaj w Polsce potrzeba ludzi głębokiej wiary i prawego sumienia, ludzi ukształtowanych na Ewangelii i społecznej nauce Kościoła, ludzi, dla których sprawy boskie są sprawami najważniejszymi, ludzi, którzy posiadają umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z Bożymi przykazaniami i Ewangelią. To do Ciebie i do mnie mówi święty Jan Paweł II. Amen.